Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, właśnie wróciłem z pracy i dzisiaj kolejny odcinek z Dead Island. Wiem, że długo mnie nie było i trzeba było na mnie czekać, ale miałem problem z komputerem, więc teraz to wszystko po prostu nadrabiam. Dzisiaj jeszcze wrzucę jeden filmik, więc dzisiaj zamiast jednego będą dwa. Więc zaczynamy. Kolejna misja to Devastator, to już jest misja 58. Musiałem zajrzeć do swojej ściągi. Jeszcze kamerkę poprawię, dobra. Odwieźć Jin do tunelu w dżungli. Więc już chyba będziemy szli do dżungli. Kolejna lokacja przed nami. Kolejny teren, który będziemy mogli sobie po prostu zwiedzać. Jak już nagrywam, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy siedzieli na moich live'ach w sobotę i niedzielę. Dzięki wam podniosłem swoje statystyki a propos kanału. Jestem coraz bliżej tego, by osiągać swoje cele. Zachęcam jeszcze do dawania łapek w górę, ponieważ to jest mój cel na 2019 rok. Mam nadzieję, że gdy wyjadę za granicę, będę miał czym i jak streamować oraz nagrywać dla was odcinki. Mam nadzieję, że będę w stanie mógł zakupić sobie jakiś laptop, choćby taki najtańszy, wiadomo, dużo na nim nie pójdzie, ale zawsze coś, tak żeby był po prostu stream i odcinek. No może do tego czasu przejdziemy sobie grę Dead Island. Mieliśmy stanąć w tym kółku. O, już do mnie dzwonią jeszcze. No i mam wysiąść. It's all over. Someone must have been hiding in that bunker and attracted their attention. Dobra, pominiemy to. Dobra, chodź. To ona nie umie biec? O, biegnie. Teraz mamy przejść gdzieś tutaj. Gdzie są teraz zombieki? Czyżby ich nie było? Nie no, pewnie się gdzieś w krzaczorach. Leżeć. No, kolejny biegną. Pyk, jeszcze z buta to wyśmiało. Kolejna jest odcięta głowa. Zmienię sobie przy okazji broń, bo widzę, że ostatnio nie zmieniałem tu nic. Dawno mnie nie było na YouTubie. No poza dwoma streamami z FIFA. Więc tutaj dawno w Dead Island nie grałem, ale jesteśmy bliżej niż dalej, więc teraz ją eskortujemy i może idziemy do dżungli. Chodźcie, 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 szybciej! Dobra. No i idziesz, kobito! No do mnie zawsze dzwonią w takich nieodpowiednich momentach, a wiadomo, gdy jestem przed kompem, nie będę po prostu odbierał, bo albo streamuję, albo streamuję. No i nie mam zamiaru przerywać tego. Wiadomo, że jakby to był stream, to już byłoby inaczej. Mógłbym odejść. Dobra, leżeć, mam iść do.
jeszcze spear będzie. I ma dwie ręce odcięte. Dobra, pokonany zbir i mamy iść tutaj. A, ładunek jakiś mam podłożyć. Nie da się szybciej. No fast. Oddal się na bezpieczną odległość. Dobra, jestem. Jak mam to zdetonować? We're blowing it up. Okay. One, two, three! Kaboom! Zadanie ukończone. Devastator, więc przeszliśmy to i mamy nowe zadanie. Witamy w dżungli. A tam jest ta latarnia. Ja sobie jeszcze tutaj przejdę. Oczywiście, kurde, no do góry pójdę, nie? Pójdę do góry. Czemu miałbym... A, tutaj nic nie ma. O Jezu, nie połam sobie nóg. O, tego szukałem. Więc pójdziemy teraz do dżungli, żeby sobie to po prostu zapisać. Mamy akt trzeci. No, ładuje nam się dżungla i tutaj po prostu... O, mamy cutscenkę i na tym zakończymy ten odcinek. You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island, not hike deeper into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab! This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife! She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is, it slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What the fuck? Well, what do we do? We do what's right. We do the right thing. You are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jim, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Zan B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, or we fuck. All right then, let's do this. Once you find the village, ask around for Moen. Dobra, mamy kolejne zadania, więc... I know somebody who might help us out, but the village is really far from here. We're gonna need to take a car. Dzięki za to, że byliście, pamiętajcie o łapkach w górę i... Dajcie mi followa na Twitchu. Bardzo bym prosił o followa na Twitchu, jeżeli oglądacie te odcinki. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć? No w sumie z tych dwóch rzeczy, poza followem na Twitchu i łapką w górę, życzę wam miłego dnia, więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Dzięki za to, że ze mną jesteście. I miłego grania. Trzymajcie się i przechodźcie misję w Dead Island.
mam nadzieję, że ja wam w tym właśnie pomagam, więc z fartem, cześć!